Dzień dobry, Radomir Wit, kłaniam się bardzo nisko. I właściwie jestem przekonany, że nie muszę tego Państwu mówić, że Państwo to wiedzą i czują bardzo dobrze, że warto wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie muszę Państwa przekonywać, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zrobiła bardzo, bardzo, bardzo dużo dobrego, zmieniając rzeczywistość dookoła nas i wspierając, między innymi właśnie dzięki Państwa pomocy, tych, którzy są najbardziej potrzebujący, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o szkolenia i długo mógłbym wymieniać tę listę. Ale ja chciałem Państwa zachęcić, bo już raz nam się to udało i bardzo miło wspominam to spotkanie, do udziału w mojej licytacji. Zaproponowałem przy okazji ostatniej edycji taki Sejm Wita na żywo, czyli spotkanie, żebyśmy sobie trochę porozmawiali o tym, co w polityce słychać i jak wygląda moja praca na co dzień. I pomyślałem sobie, że wrócę do tej propozycji też przy okazji tej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więc jeżeli mieliby Państwo ochotę wesprzeć orkiestrę, a przy okazji wylicytować taki Sejm Wita na żywo, to będę bardzo wdzięczny i dłużny, że wesprą Państwo w ten sposób tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A ze swojej strony mogę zagwarantować spotkanie. Ciekawe, mam nadzieję. Pełne politycznych plotek i newsów, które też dostarczam Państwu, a przynajmniej staram się dostarczać na bieżąco w TVN24. Więc jeżeli mieliby Państwo ochotę na takie spotkanie, to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby wziąć udział w licytacji. Każda złotówka, każdy grosz, każda kwota się liczy, bo chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej, żeby jak najskuteczniej móc pomagać.